MPWiK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwik.lubin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. Zamierzacie Państwo dać chwilkę wytchnienia swoim pracownikom? Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zorganizuje dla Was imprezę firmową dla pracowników oraz ich rodzin. Skoczna muzyka, smaczne jedzenie, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz miła obsługa i to wszystko w rozsądnej cenie. Organizujemy festyny na naszych lub wskazanych przez Państwa obiektach. Wypożyczamy również mobilną scenę, dmuchańce dla dzieci, hale namiotowe i ławostoły, mega piłkarzyki i wiele innych urządzeń do zabawy. Każdą imprezę wyceniamy indywidualnie. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Związkowcy w Genewie skarżą polski rząd. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w imieniu niepowołanych po raz kolejny na przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej KGHM liderów związkowych złożyło w tej sprawie skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy. Od przyszłego tygodnia miedziowe związki zapowiadają też wznowienie walki w tej sprawie w polskim wymiarze sprawiedliwości. Nie milkną echa ostatniego zwyczajnego walnego zgromadzenia w KGHM, podczas którego po raz trzeci głosami największego udziałowca ministra Skarbu Państwa nie powołano wybranych przez załogę Józefa Czyczerskiego i Leszka Hajdackiego. OPZZ złożyło skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie, powołując się na konwencję nr 135 MOP dotyczącą ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień. Ta sprawa staje się już dzisiaj sprawą o charakterze międzynarodowym. I mam nadzieję, że presja tych instytucji międzynarodowych, których jesteśmy członkami, bo Polska jest stowarzyszona w Międzynarodowej Organizacji Pracy, spowoduje, że temat będzie sprowadzony do normalności. Związkowcy od czerwca 2011 roku, kiedy po raz pierwszy nie powołano wybranych przez załogę działaczy, walczą w sądach i prokuraturach. Dotychczas metodami prób i błędów i bez skutku. Dopiero ostatnio Sąd Najwyższy, do którego zwrócił się Leszek Hajdacki, przyznał rację związkowcom i w orzeczeniu określił sposób, w jaki powinni oni dociekać swoich praw. Pierwszy krok zrobią w przyszłym tygodniu. Akcjonariusze, którzy zgłaszali podczas walnego sprzeciw wobec uchwał niepowołujących, teraz zaskarżą je w sądzie gospodarczym. To nie może być tak, że mimo że w ustawie jest zapis mówiący o tym, że wybór przez pracowników jest wiążący dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy, to przedstawiciel rządu mówi, że to niekoniecznie wiążący, to trzeba na wprost czytać, bo oni też mają prawo oceniać takiego pracownika. Sprawa wciąż wolnych mandatów społecznych w Radzie Nadzorczej Polskiej Miedzi jest jedną z wielu, nad którymi będzie pracował Ryszard Zbrzyzny, wybrany jednogłośnie przez delegatów ZZPPM podczas ostatniego zgromadzenia na szefa związku na kolejną szóstą kadencję.